wyróżniono 21 sportowców, w tym za pierwsze miejsce w Mistrzostwach Europy w dyscyplinie szachy klasyczne. I takie osiągnięcie na swoim koncie 16-letnia Patrycja Baszczuk z Międzyrzeca Podlaskiego. Pozostali stypendyści zajęli miejsca od 1 do 3 w Mistrzostwach Polski. Starosto, czym są stypendia sportowe powiatu bielskiego? Ilu osobom zostają wręczone? W jakich kwotach? I co decyduje o tym, że taki młody człowiek takie stypendium jest w stanie uzyskać? W dniu dzisiejszym po raz kolejny już będziemy mieli przyjemność wręczyć naszej młodzieży, uczniom naszych szkół, stypendia sportowe. W tym roku będzie to 21 osób. Stypendia są zróżnicowane, jest to kwota od 750 zł do 1900 zł. Oczywiście jest to taka drobna forma gratyfikacji i podziękowania tym młodym ludziom, przede wszystkim za ich zaangażowanie, za to, że im się chce jeszcze chcieć, bo to przecież oni poprzez swoje osiągnięcia sportowe pięknie promują nasz powiat, pięknie promują swoje placówki, swoje szkoły, w których się kształcą. I te stypendium jest taką drobną formą podziękowania, gratyfikacji, ale również zachęcenia to młodsze pokolenie, aby również szli śladami swoich starszych kolegów. Bo wiadomo, że ci nasi uczniowie niebawem opuszczą mury naszych szkół, dostaną się na swoje wymarzone uczelnie, a ich młodsi koledzy po prostu pójdą w ich ślady. Trochę prywatnie, panie starosto, pana dyscypliny sportowe, to które pan obserwuje, jest pan fanem? Ja przede wszystkim jestem fanem strzelectwa sportowego. Kiedyś bardziej aktywnie, dzisiaj z braku czasu już troszeczkę słabiej, troszeczkę mniej, ale moją taką ulubioną dyscypliną jest strzelectwo. Czym dla was jest stypendium sportowe? Jak zostało osiągnięte, na co je przeznaczycie i czy warto postawić na sport? Oczywiście, że warto postawić na sport. Sport jest takim rozwojem swoim, takim nawet intelektualnym i także ciała, które pomaga w dalszych etapach życia. Stypendium sportowe na pewno jest takim czynnikiem, który pomaga nam się rozwijać też na wyższych szczeblach, zdobywać większe umiejętności i więcej sukcesów zdobywać też. Kolega. Na pewno pozwoli nam to zakupić sprzęt, jest potrzebny nam do trenowania, no bo to wiadomo kosztuje i możliwości dalszego rozwoju. Akurat wasza dyscyplina sportowa to? Taekwondo. Czym jest dla ciebie stypendium? Stypendium to jest, będzie taką szansą, jakby żebyśmy mogli dalej kontynuować to taekwondo i zdobywać nowe doświadczenie, jeżdżąc na zawody, na przykład przez zawody. To jednak człowiek może się dużo nauczyć. Trudno było je uzyskać? W ogóle trudno jest uzyskać jakieś, nie wiem, sukcesy sportowe? To wymaga poświęceń? Tak, to wymaga bardzo dużo poświęceń. Czasami trzeba zrezygnować z niektórych rzeczy i bardzo dużo treningów, a przede wszystkim trzeba w to włożyć dużo serca. Kolejne sukcesy, oczywiście te sportowe, te na arenach, te na wyjazdach, podczas mistrzostw, zawodów, ale uważam i myślę, że potwierdzisz, że również sukces taki, że zauważenie młodych ludzi, których trenujesz i uzyskanie przez nich kwalifikacji na stypendia sportowe, to również jest sukces. Oczywiście to jest ogromny sukces młodzieży, ponieważ pracują na to latami. To nie są sukcesy, które są w stanie zbudować w tydzień, miesiąc czy nawet kilka miesięcy. Wymagają nie tylko pracy na co dzień, ale wymagają pracy własnej, przygotowań na siłowni, przygotowań kondycyjnych, w tym również biegowych, często zgrupowań jakichś tam w weekendy, obycia z tym stresem podczas egzaminów, podczas konsultacji sparingowych, jakie mieliśmy choćby kilka tygodni temu w Radzyniu Podlaskim z młodzieżą z innych klubów, z innych części Polski. Potem przychodzi ta konfrontacja z rówieśnikami z innych klubów, również na zawodach ogólnopolskich. Tutaj
O ile Szymon trenował już kilka lat, miał doświadczenie, startował w większych imprezach, dziewczyny były debiutantkami na tak dużej imprezie, tym bardziej te sukcesy i medale Mistrzostw Polski cieszą, że udało się w tak krótkim czasie przeskoczyć ten etap i przygotować, więc tak jak tutaj powiedziała wcześniej młodzież, to jest takie ukoronowanie ich pracy, docenienie, zauważenie gdzieś tam wyżej, powiedzenie o tym głośno, że ta młodzież, która pracuje nie tylko i wyłącznie na swoje umiejętności i sukcesy sportowe, ale również na jakieś profity finansowe za ich ciężką pracę, bo wiadomo, że tej młodzieży zawsze te pieniążki się przydadzą. Staramy się oczywiście we własnym zakresie zabezpieczyć finansowo i te wyjazdy, i sprzęt, i tak dalej, natomiast wiadomo, że zawsze młodzież chce gdzieś tam mieć to swój sprzęt, chce pojechać na jakieś większe zawody i zawsze te stypendia stwarzają taką szansę. Jestem zawodnikiem klubu Taekwondo Mizzen z Podlaski. Przyjechałem tutaj z trenerem, żeby odebrać stypendium, które zdobyłem na zawodach Mistrzostw Polski. Mistrzostw Polski, dobrze. I jaka jest twoja droga sukcesu? Czy jest jakaś droga do sukcesu? Jak ty wypracowałeś swoje stypendium? Czy jest to dla ciebie też sukces nie tyle sportowy, co właśnie wewnętrznego rozwoju? No, co mogę powiedzieć? No, co dalej? Kontynuować to. Chcę poprzeczki podwyższać wyżej, walczyć z najlepszymi zawodnikami. To jest ciekawe właśnie, walka z najlepszymi zawodnikami. Jak podchodzisz ty do walki? Trzeba, no jak powiedzieć, no trochę stres jest, wiadomo, zawodnika nie znam. No ale zawsze jest w głowie to, że można wygrać to zawsze i zawsze się tego trzymam. Czym dla ciebie będzie to stypendium? Na co przeznaczysz? No na pewno w sport, w taekwondo. Tak, kilka słów właśnie o klubie, panie trenerze. Jak trenujecie, kogo trenujecie, jak wyglądają wasze spotkania, sukcesy? No i czy są już doświadczenia właśnie pod kątem takim, że ci młodzi ludzie, którzy być może wcześniej otrzymali stypendia, również w tym sporcie pozostają? Klub Międzyrzecki coraz prężej się rozwija. Trzech naszych zawodników z Międzyrzeca dostało się do szerokiej kadry narodowej. Właśnie wczoraj w nocy wyjechali na zawody German Open, Puchar Świata, turniej najwyższej rangi, także Międzyrzec coraz lepiej już się rozwija. Tutaj chłopaki przyjechali ze mną, brakuje jeszcze tak naprawdę dwóch naszych zawodników, właśnie którzy są na zawodach, którzy zdobyli medale na Mistrzostwach Polski. I fajnie, naprawdę fajnie, klub się cały czas rozwija, mamy bardzo dużo młodych adeptów, też bardzo sprawnych, wszystko jest pozytywne. Oprócz tego, że człowiek musi chcieć, co jest jeszcze wymagane? Od razu już trenerze widzisz, że z tego człowieka, no niestety to nie jest, sport nie jest jego zabawką. Tak, najważniejsze w taekwondo jest, moim zdaniem, dyscyplina. Przychodzą dzieci, wiadomo jak to dzieci, niektóre są bardziej, którzy rozrabiają, niektórzy mniej, ale da się to ustawić. Jest fajna grupa młodych pięciolatków, którzy naprawdę myślę, że w przyszłości zaowocują już medalami i sukcesami. No.